Hejka, hejka. Witam Was bardzo serdecznie i słuchajcie, przychodzę do Was z takim tematem, który pojawił się jakiś czas temu i sobie o nim zapomniałam i ostatnio dostałam parę wiadomości ej, co z tą kurtką z Vinted i z całą tą awanturą. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jakiś czas kupowałam taki kożuszek, który widzieliście u mnie wiele razy, tylko chciałam go kupić w kolorze czarnym. No i znalazłam identyczny ten kożuszek, pani wysłała mi całkowicie inną kurtkę i dookoła tego zrobiła się niezła awantura, ponieważ powiedziała mi, że jaki to jest problem, skoro kurtka jest podobna. No. Także ten. I parę osób mi napisało, co się właściwie wydarzyło i właściwie jak sprawa została zamknięta. Więc wrócimy po prostu do tego wszystkiego, żebyście też może wiedzieli, jak takie sprawy załatwiać, jeżeli przyjdzie Wam coś całkowicie niezgodnego z Waszymi oczekiwaniami bądź zakupem, który zrobiliście. Bo ja już miałam kilka razy taką sytuację, część ich po prostu gdzieś tam, no, zbagatelizowałam, ale w przypadku tej kurtki i takiej trochę bezczelności tej pani stwierdziłam, że o nie, tym razem nie ma szans. Zapłaciłam za kurtkę 175 zł. Nie była to zła cena jak za taką kurtkę, szczególnie tą, którą chciałam zamówić. I słuchajcie, tam była w ogóle, ja wierzę w znaki i tam pierwsza sytuacja, jak ja kupiłam tą kurtkę chyba za 190 czy tam 200 zł za pierwszym razem, okazało się, że coś tam pani nie chce tej pani przejść i po prostu zwracała mi kwotę na konto, ponieważ nie mogła wygenerować jakiejś tam etykiety i tak dalej, i tak dalej. I to już dla mnie powinien być znak, bo ja w to wierzę i już mnie to zastanowiło, ale za bardzo mi zależało na tej konkretnej kurtce, bo są mega wygodne, ładne i takie bardzo ciepłe. Stwierdziłam, a ciul, spróbuję jeszcze raz. No i spróbowałam, ta pani zmniejszała cenę, więc ostatecznie kupiłam ją za 175 zł. Przyszła mi kurtka, pani mi ją wysłała, wszystko ok. Otwieram paczkę, na początku kurtka jako taka ładna, strasznie mocno wyperfumowana jakimiś tam perfumami, ale to już mniejsza o to, bo to wywietrzeje, bądź się to wypierze i luz. Natomiast przyjrzałam się tej kurtce i oprócz tego, że była czarna i miała podobne futerko, cały wygląd był zupełnie inny. Wisiały jakieś sprzączki, ja tych sprzączek nie cierpię, bo zawsze je wyjmuję, z tamtej kurtki się tego wyjąć nie dało, bo zawsze tłukę to po samochodzie tymi sprzączkami i raz sobie ukruszyłam lakier w poprzednim samochodzie właśnie taką sprzączką, dlatego jak widzę kurtkę ze sprzączką, której nie mogę wyciągnąć, to jej po prostu nie kupuję. I napisałam do niej: dzień dobry, to jest kożuszek, to nie jest kożuszek, który jest na zdjęciach, bardzo proszę o informację, co z tym zrobimy. Pani mi odpisała: a jaki jest? To jest ten sam, nie wiem, o czym pani mówi, nie było zdjęcia, tylko paska na dole, a tak poza tym jest taki sam. Wcale nie, tutaj Wam dodaję zdjęcia, jak wygląda, tylko wiadomo, kolor jest inny, ale ja ten model miałam, no nie? Odpisałam pani: mam ten kożuszek, oczywiście tutaj z błędem, który jest pokazany na zdjęciach w kolorze beżowym i to są dwa różne modele. Pani mi napisała: kupiłam go za tyle samo. Jakby to jakiekolwiek miało znaczenie, za ile ona go kupiła, a co ja kupiłam. Nie wiem w ogóle, na co ta informacja. Ale tutaj nie chodzi o cenę, ja je odpisuję, tylko o przedmiot. Zależało mi na konkretnym fasonie, który zobaczyłam na zdjęciach, bo tak jak mówię, mam taki sam beżowy, a w paczce dostaję podobny kożuszek. Ona odpisała: rozumiem, zdjęcia brałam z internetu. Więc to już jest taki... no przyznała się do po prostu kradzieży praw autorskich, tak szczerze mówiąc, bo brała je z internetu, nie podpisała od kogo i tak dalej, ale to już nie ma znaczenia, bo to po prostu było ze strony Zary, chociaż ona dodawała tam zdjęcia na przykład ręki z metką i to nie były jej zdjęcia, nie? Ja go kupiłam za 449, więc to uważam dobra cena. Ja się z tym absolutnie zgadzam. I odpisuję jej: rozumiem, ale gdybym chciała kupić ten, wybrałabym najbardziej atrakcyjną ofertę, a ten kożuszek, który ona sprzedawała, ja widziałam za 140 chyba złotych gdzieś tam. Chcę zwrócić kurtkę, ponieważ nie jest to produkt, który kupiłam i czuję się po prostu oszukana. Odpisałam tej pani. Na co mi pani odpowiada? Tu się zaczyna burza. Niestety nie przyjmuję zwrotów. Numer metki był podany, ściągnięty z internetu. Wszystkie zdjęcia mam u siebie, pasek również można wyjąć, nie różni się ten kożuszek. Nie da się wyjąć tego paska, bo on jest przyszyty. Odpisałam jej, że w takim razie zgłaszam to na Vinted, nie przyjmuję pani zwrotów, jeśli wysyła pani produkt, który sprzedaje, a nie całkowicie inny niż oferowany. Jeśli będzie pani chciała napisać do Vinted, to też to zrobię, bo niczego nie mogę sobie zarzucić.
Baba wysłała mi inny kożuszek i ona nie może sobie nic zarzucić. Wysłała mi inną kurtkę i ona sobie nic nie może zarzucić. W ogóle nic sobie nie może zarzucić. Absolutnie. Jak ja śmiałam w ogóle. Więc proszę bardzo. Tutaj zaczynamy być troszkę bezczelni. Mogę pani odesłać 30 zł, skoro miała pani lepszą ofertę. Tyle mogę zaproponować w tej sytuacji. No i jej tutaj wysłałam zdjęcia porównania kożuszków i modeli, no nie? Napisała mi porównanie kożuszka, który miałam kupić w kolorze czarnym, kontra wysłany przez panią. Na co pani już nawet zaczęła się mieszać w kolorze i powiedziała, że nie było informacji, że miał być czarny. Na Vinted normalnie daje się, jaki to jest kolor i wybrała szary i czarny, bo to sprawdzałam. Ogromna różnica, naprawdę, tak mi odpisała. Ja też posiadam zdjęcia i raczej tak się nie porozumiemy. Nie swoje, kradzione z internetu, nie? Ja dałam propozycję. No i ja tutaj napisałam do Vinted po prostu i też Wam radzę tak zrobić, jeżeli kupująca po prostu nie chce się w żaden sposób dogadać, a ewidentnie wina leży po jej stronie i to udokumentujecie zaraz, jak otrzymacie paczkę, bo to wszystko, wiecie, jest od razu widoczne, zdjęcia też mają datę i godzinę, więc zawsze sobie od razu sprawdzajcie, jak wygląda dana rzecz, no nie? Ja napisałam, to nie jest propozycja, ponieważ sprzedała mi pani kurtkę, której nie chciałam kupić. Kurtka, którą kupiłam, nie dotarła. A ona mi odpisuje, to jest pani zdanie. Normalnie jestem dwubiegunowa chyba, powiem Wam. Ja napisałam do Vinted wszystko wyjaśniając. Chciałam się jakoś porozumieć, nie da się, trudno. Ja na pewno nie przyjmę zwrotu, bo nie wiem, co pani robiła z tą kurtką. Pozdrawiam. Napisałam do niej od razu, właściwie jak otworzyłam tą kurtkę, no nie? Tylko uspałam dziecko i nie wiem, dupę sobie podcierałam tą kurtką chyba, po prostu nie wiem, co ja miałam w międzyczasie robić z tą kurtką według niej, no ale okej. Dobrze, że filozofia sklepów jest inna. Napisała mi, że chyba pani żartuje. I następnego dnia, po interwencji Vinted, gdzie ja wysłałam wszystkie zdjęcia, porównanie tych dwóch kurtek, którą miałam dostać, którą dostałam i tak dalej, pani mi odpisuje, proszę odesłać kurtkę, wtedy anuluję transakcję. I tutaj są pytajniki, nie wiem, czy to miały być wykrzykniki, czy po prostu czeka na moją odpowiedź. Ja napisałam, że dzień dobry, jutro wyślę kurtkę. Podała mi tutaj dane do wysyłki i anuluję. Ja oczywiście porobiłam wszystkie zdjęcia, że paczka jest zapakowana i tak dalej. I ona mi anulowała, kasę dostałam z powrotem. Nie dostałam pieniędzy za to, że zapłaciłam za wysyłkę nie tej kurtki, którą chciałam do mnie, wraz z tymi ochronami kupującego. I nie dostałam zwrotu 15 zł za to, że wysłałam tą kurtkę do tej pani. Więc i tak jestem w stratna gdzieś około 30 zł z całej tej sytuacji. Natomiast już nie chciało mi się o to bić, bo ja dostałam informację od Vinted, że mam to wysłać na własny koszt, chyba że się dogadamy z kupującą. Jak widzicie, dogadać się z kupującą nie było szans. To jest chyba totalna bezczelność. Jeszcze, że to jest moje zdanie. No po prostu jak ja nie widziała, co ten. Mało, że baba ukradła zdjęcia z internetu, to jeszcze się zarzeka, że ona ma te zdjęcia, które nie są jej i nie przedstawiają dane kurtki, no po prostu tak groteskowa sytuacja, że ja miałam wytrzeszcz przez cały czas, jak czytałam z nią rozmowę. Zresztą Wy też już widzicie. Natomiast powiem Wam, że nie chciałam tym razem odpuścić ze względu na tą bezczelność, taką, wiecie, dla takiej nauczki, że tak się po prostu nie robi. Tak jak mówię, on nie był w złym stanie i jeżeli chodzi o stan, to było wszystko super. Natomiast chodzi o całą zasadę. Jeżeli coś takiego Was spotyka, to piszcie po prostu do Vinted i róbcie te zdjęcia i tak dalej, bo to tak się nie robi, no nie? Jestem na tyle uparta, że słuchajcie, wzięłam i kupiłam na innej aukcji właśnie ten kożuszek, który chciałam kupić, no nie? Także mam dwa identyczne modele, tylko czarny kupiłam w Esce i one są, taka jestem uparta po prostu. Oczywiście od innej pani już kupiłam, no chodź do mnie. Żeby nie było, że tylko jestem taka poirytowana na to... No. Daleń, złaź z kożuszków. Niemożliwa jesteś. Weszłaś na mnie po to, żeby sobie zrobić grajdolnik na kożuszkach? No zwariowałaś. Chodź tu, ja Cię tu przytulę. Ale nie na kożuszku, chodź. Opowiemy teraz dobrą sytuację z Vinted. Słuchajcie, kupiłam inną kurtkę, bo chciałam też tą czarną jakąś taką mieć, no nie? Kupiłam u jakiejś pani, dobrze, to idź tam.
Kupiłam mu jakiejś pani, przyszła mi kurtka, ona miała być w stanie bardzo dobrym, zapłaciłam tam chyba 140 zł za nią. Przyszła mi totalnie zmechacona, zjechana pod pachami, taka wiecie, bardzo mocno wytarta, że widać było, że przechodziła porządnie jakiś tam wcześniejszy sezon. Ten kożuszek też był taki słabo wyglądający i tak dalej. I piszę do tej pani, że kurczę, dostałam paczkę. To była kolejna sytuacja, ale ja stwierdziłam, że to jest całkowicie inna osoba i absolutnie nie będę przerzucać złości z poprzedniej transakcji na tą panią. I po prostu piszę grzecznie, tylko już od razu chciałam zażegnać całą sytuację i odesłać ten kożuszek. Mówię, że dostałam produkt, ale był opisany na zdjęciach, że stan jest bardzo dobry, że nie ma oznak użytkowania, tymczasem przychodzi mi mocno znoszony ciuch, no nie? No i wysłałam tej pani, ona powiedziała, że bardzo przeprasza, prała go, ale nic takiego nie zauważyła i że bardzo prosi o zdjęcia. Już tu jest całkowicie inny kontakt, całkowicie inna relacja, no nie? Wysłałam pani te zdjęcia i tak dalej, od razu go spakowałam, żeby gdzieś tam się nie ubrudził. Pani do mnie napisała, odpisała od razu, bardzo mnie przeprosiła, powiedziała, że faktycznie źle to wygląda, że ona tego nie zauważyła, że absolutnie nie chciała mnie oszukać. Wiecie, bardzo się zaczęła tłumaczyć i generalnie tak te pomyłki się zdarzają, no nie? Ja absolutnie nie mam do tego problemu, tylko chodzi o to, jak się ten człowiek zachowuje po takiej sytuacji. Czy przyzna się do błędu, czy tak jak tamta poprzednia będzie powiedziała, że rób to chcesz, wypieprzaj i tak ci nie przyjdę zwrotu, no nie? Nie wiem, nie wiem na co ją Vinted pociągnął, że ona zmieniła zdanie. Natomiast ta pani, musiałam zgłosić to do Vinted, że jest po prostu, żeby ona mogła mi anulować transakcję, wtedy zatrzymałam jakby przepuszczanie kasy na koncie. Odesłałam, ta pani się mnie zapytała, powiedziała, że ona mi zapłaci za wysyłkę zwrotną, ale tego też już nie chciałam robić, straciłam. No taki jest koszt tego wszystkiego, tak samo nie chciałam podawać danych po prostu na Vinted. Chociaż mówiła mi o jakimś bliku i tak dalej, ale absolutnie nie chciałam czegoś takiego robić, bo wiecie jak to wygląda teraz lepiej. Jak najmniej osób dostaje nasze dane do kont, tym lepiej. Szczególnie takie totalnie nieznajome z portali tego typu. Odesłałam koszyk, od razu mi anulowała transakcję, jeszcze mnie bardzo przeprosiła. Całkowicie, wiecie, inna sytuacja. Dlatego, kurde, no tak jak mówię, pomyłki się zdarzają. Ja też sprzedaję różne rzeczy na Vinted. Staram się je obfotografować, dokładnie posprawdzać, zanim je gdzieś tam wyślę bądź wystawię i opiszę. Natomiast, no, doskonale wiem, że czasami można coś przeoczyć i tylko, kurde, nie wiem, kto nie robi błędów, bo nawet komputer się potrafi zawiesić. Więc wiecie, o co chodzi. Bądźmy fair, no nie? No tak to się generalnie skończyło. Bardzo wiele osób o to pytało, dlatego tutaj jestem taką po prostu pogadanką i też taką informacją dla Was, żebyście też nie dawali za wygrane, bo jednak jakby nie było, wydajemy te pieniądze na coś konkretnego. Jak to leży na nas, to jest całkowicie inna, bo to można coś kupić i wygląda to fatalnie, to nikomu nie będziemy odsyłać, bo proszę Pani, ja nie wygląda to tak, jakbym chciała. No to z używanymi rzeczami tak nie jest, ale jeżeli ktoś autentycznie po prostu robi taki grajdą, że wysyła mi inną rzecz niż ja zamawiam, no to już jest kurde cios poniżej pasa i do takiego czegoś to się w życiu nie spodziewałam. Naprawdę, to dobrze, że mi nie wysłała jakiejś kurtki wiatrówki z kożuszkiem, bo powiedziałaby, że są podobne te kurtki. No nie wiem, no wiecie, kupujecie jabłko i pomidora, znaczy kupujecie jabłko, no nie, dostajecie pomidora i sprzedawca Wam mówi, ale przecież są podobne. Kumacie, o co chodzi? Dajcie znać, czy miałyście taką sytuację, że przyszło Wam coś całkowicie innego niż zamawiałyście na tego typu portalach. Czy to jakieś tam, no wiecie, po prostu z drugiej ręki. Bo jestem ciekawa, czy tylko ja mam takie szczęście w takiej sytuacji, czy Wy też coś takiego miałyście. Kupujecie w ogóle na takich portalach drugiej ręki, czy wolicie po prostu iść na ciuchy i zobaczyć coś, albo kupić coś nowego? Dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. Sytuację nie chciałam stawić tak, wiecie, że zacząć, coś się spieprzyło i potem nie wiadomo, jak się to rozwinęło. Także skoro zaczęłam, to i kończę. Zdjęcie Wam tutaj też dodaję i tam cały screen tej rozmowy, żebyście po prostu wiedziały, co i jak. No, z moimi błędami ortograficznymi, no nie? Ale to w nerwach, telefon mnie poprawił, a o przecinkach, no to ja już sama zapomniałam, bo po prostu pisałam to szybko, więc wiem, że mogłabym to lepiej napisać. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!